Idę to sprawdzić. Odbiór. Jest tam kto? Dobra, wszyscy są? Prawie gotowe. Rezerwy ustawiają się na pozycjach. Jesteśmy dobrze przygotowani. No, coś wystraszyło krawaciarzy. Tak, buchamy na zimne. Nawet uruchomili stary pokój ochrony z monitoringiem. Powaga? Kurwa, grubo. No, więc lepiej zabierajmy się do pracy. Dobra, do zobaczenia. Alfa 5 melduje. Tutaj czysto, odbiór. Tutaj pusto, odbiór. Akurat jak miałem ci to kopać, gra się wyłącza. Napraw ten cholerny kabel i zobaczymy, kto komu dupsko złoi. Rozumiem. Coś tu trzeba połapać. Co? Ktoś tu hałasuje. To pewnie nic takiego, ale lepiej to sprawdzę. Chyba gdzieś tu jest. Fałszywy alarm! Kończy obchód, odbiór! Tu Alfa 4. Wszystko. Rzuć na to okiem. Tak, za chwilę przyjdę. Rzuć na to okiem. Chwila. Cholera, wygląda tak jak... Wiem, spokojnie. Mamy to miejsce pod kontrolą. Rzuć na to okiem.
Tak, Bones już to sprawdził. Rozejrzyj się. Tak, nie martw się. Wszystko pod kontrolą. Od dawna pracujemy już nad tymi kopalniami. Znamy to miejsce na wylot. Czekaj, czekaj. Sprawdzaliśmy tutaj? Jasne, ale wiesz, nasza praca nie polega na gapieniu się przez cały dzień na mapę. Dobra, strzeżonego pan... Co? Hej! Przestań się skrywać! Trzymaj się, kolego. Wyliczysz się. Zmienimy się na odprawę. O Chryste. Cholera, może jeszcze zdążymy. Musimy, kurde, spróbować. Alfa 4. Wszystko. Odbiór. Oddział Delta zajmie się Karlem. Obiecali, że pokażą nam zdjęcia tortu. My dzisiaj obejdziemy się bez tego, ale oddział Alfa nie potrzebuje żadnego pieprzonego tortu. Czekać na rozkazy? Wyjaśnij! Ja nie zamierzam czekać, aż mnie trafi kula. Ty, jeśli chcesz, możesz sobie jednak biegać. Kogo kurwa mianował dowódcę? Jest tam coś? Nie widzę go! Co? Nie! Nie żartuję! Trup nieboszczyk! Baza! Znowu to samo! Zajrzę pod każdy cholerny kamień! Halo! Ty! Zatrzymaj się! Halo! Wiucie! To szlak! Poddaj się, chłopcze! Zastanów się! Trzymaj te tłuste łapki nad głową! Właśnie tak! Coś ty... Jezu, panie! Chłopie, puszczaj go! Zlepij go! Yeah.
co się tu dzieje? Koniec tego dobrego! Idę go! Co się tu dzieje? Słuchaj, kolego, lepiej zniknij już! Od dawna tu pracujesz? Ej, a ty gdzie się wybierasz? Znalazłem ciało, a raczej pewnie zwłoki. Chwilka. Baza, to znowu ja. Brak pulsu. Tak podejrzewałem. Wszystko gra. W zeszłym miesiącu urodziła mi się córeczka. Gratuluję. Dzięki. Trochę mnie to wzięło przez zaskoczenie. Większość życia się teraz przed tobą. A, małe ostrzeżenie, bo na okienku dzisiaj robi ta grupa.
Co to za krawaciarz? Pewnie jakiś ważny klient. No, na pewno. Ale chodzi mi o to, że wygląda znajomo. Gdzieś go widziałem. Jak już wspomniałem, to rzeczywiście wygląda znajomo. Nie jest jakimś chujowym negocjatorem. Siedź tu! Traktatu pokojowego w Ameryce Południowej czy coś tam. Nie się mi to. Idę wziąć coś na to. Dobra, na razie. Czy ja cię znam? Alfa 5 melduje. Tutaj czysto, odbiór. Dzień dobry, proszę. Jakiś kurwa żar. Te miny są uzbrojone. No, zbrojone. Szaleństwo, może nas rozjebać na kawałki. Nikt nie zginie. Już od lat robię na tym stanowisku i nikomu nic się nigdy nie stało. Pan Dexter chce pokazać, jak bezpieczny jest to małe dań. No więc najpierw mam ubić białka, czy rozpuścić czekoladę? Dobra, rozumiem. Aha, i ubić śmietanę, a potem rozpuścić czekoladę. Dobra, pojmuję. Czy to jakaś różnica, którą czekoladę najpierw rozpuszczę? Nie, w porządku. No, chyba pamiętam. Dobra, zostawić do wystygnięcia. No kumam. A potem do zamrażarki, ta. Dobra, świetnie. Dziękuję. O, na pewno się podjara. Tak. Uważaj, kolego. Lepiej, żeby to było coś cholernie ważnego. Wie pan, że to... Będę zaszczycona, panie T. Bóg zapłać. Zbierać się, sługi. Dzwonił szef. Niecodziennie mamy okazję zabić legendę. Wkraczają państwo na teren placówki badawczej Dexter Industries, gdzie pracują najwybitniejsze umysły i gdzie technologia sprawia, że niemożliwe staje się możliwe.